Siemano YouTube, Bernard ze Snakeburn. Dobra, wiem, będę ciszej. Witam Was w nowym roku, 1 stycznia 2022 roku. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie karmionko tych brzdąców. A co? Zacznijmy dobrze rok. Intro i jedziemy z tematem. Zanim przejdziemy do karmienia, podziękowania dla Tomasa z Tall Spiders. Nie Tool, tylko Tall Spiders. Taka moja pomyłka. Wcześniejsza, ale nieważne, teraz się poprawiłem. Wielkie podziękowania, bo za tą koszulkę. Właśnie, za tą koszulkę, nie wiem czy ją widzicie. Jest to koszulka, którą Tomas przywiózł mi z wysp Lanzarote w archipelagu karaibskim. Kurde, i to przywiózł mi ją po naszej rozmowie na jednej z egzotyk, którą zobaczycie tu. Dokładnie tu. Jeszcze człowiek trochę wczorajszy, no ale nieważne. Zobaczycie ją właśnie na tej relacji, która się wcześniej pokazała. Co, jeszcze raz wielkie dzięki. Myślę, że koszulka idealnie nada się na dzisiejsze karmienie. To ten odcinek nie jest dla widzów o słabych nerwach, bo troszeczkę będzie trupków dzisiaj. No ale to już wasza decyzja, czy zostajecie, czy nie. My ciśniemy. Mamy taką tatuszkę. Najpierw zaczniemy od tych, które jedzą najlepiej i z którymi nie mam problemu, czyli od boasów. Aż domek wywrócił. Zobaczymy tutaj. I bach. Zawsze, jak nakarmię zwierzaka i dostał właśnie jedzenie, to nie zatykam o tego. Wtedy wiem, że mam sprawdzić, czy zwierzak je, czy nie. Tutaj znajdziemy. Dobra, tutaj może być wylinka. Bam, poszło. To zostawiamy, to zamykamy. Wiemy teraz, że on nie złapał. Następny. Do następnej, ale widzę, że też jest wylinkowa. Ale proszę, tutaj nam nawet poszło. Sorry, to zostaje. To zostaje. Idziemy dalej. Widzicie w ogóle, jak trzymam myszy. To, o czym już kiedyś gadałem. Tu. Okej, tutaj nie. Z kurtusami, znaczy z pytonami krwistymi. Mamy kilka problemów, dlatego nie będziemy tutaj nakarmimy sobie raptem kilka, które jedzą. Dobra, zobaczymy, wrócimy do tego. Tutaj mamy gościa, który się trochę złości, ale może się skusi. Delikatnie złapał. A już ma. Także jego zostawiamy. Tutaj nie powinno być problemu. Bam. I poszło. Więc te zostają. Przechodzimy do niższych partii. O, zobaczmy. Ten może być czasami zainteresowany. Pięknie. Nie wiem, czy to widzieliście. Powinniście to widzieć. Jest ogień. I
Idziemy dalej. Zaczynają nam się regiusy, tego opuszczamy. Zobaczcie tutaj. Cześć. Bam. Zjedzone. Zostawiamy. Tego opuszczamy. Przechodzimy do tej samicy. Cześć. Głodna? Pewnie, że głodna. Zostawiamy, że nakarmiona. Bam. I zjedzone. Zobaczymy tutaj, czy ta się skusi, bo z nią mamy różne problemy, ale może... Jest! Jest! Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Następny. A w zasadzie to następna. Ciach! Też jest. Jedziemy dalej. Tutaj nie powinno być jakichś problemów z nimi. Ale różnie z tym bywa. Ciach! To sobie zostawimy wysunięte, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi, bo tam troszeczkę zatrzask nie działa. Ale coś wam jeszcze miałem mówić, co jest bardzo ważne w tym temacie. Patrzcie, jaka to już zajawka. Jest, mamy to. Co jest bardzo ważne w tym temacie. U mnie schematyka i tutaj ta konsekwencja cały czas działa. Zresztą ja wam o tym często mówiłem. Że nasze hobby polega na karmieniu i sprzątaniu kup. O, tutaj jest łobuz bardzo wylinkowy. Ale się skusił. Skusił. Zobaczcie sami. Że nasze hobby polega na karmieniu i sprzątaniu kup. I to jest święta racja. Bo jeżeli posprzątam, tak jak zrobiłem to dzisiaj rano, one po pierwsze mają już świeżą wodę, to jest bardzo ważne. Po drugie wiedzą też, z racji, że ta czynność jest bardzo często powtarzana, wiedzą też, że będzie karmienie. Zwróćcie uwagę na tego pudło. Akurat teraz złapał. Kontrolną grupę swoich kilku samców, które karmię tylko myszami. Sprawdzam mniej więcej, jakie będzie tempo wzrostu i gotowość na działanie. One już od kilku posiłków dostają myszy dorosłe. I jestem mega ciekawy, jak będą wyglądały ich przyrosty. Słuchajcie, teraz ostatnia rundka dla tych, które same jedzą, ale dostają mniejszy pokarm. Tutaj oczywiście sobie wszystko muszę przepatrzeć. Zobaczymy, czy się uda, czy nie. No, czy będziemy musieli przymusikiem. Tutaj mamy jeszcze takie kurtusiki.
które koniecznie będę musiał spróbować przymusem. Niestety nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. Ale jest też kilka takich, które coś tam jedzą same. Nie zawsze jednak chcą się zdecydować. Dlatego one wskakują na taki półprzymus. No. Teraz, o, i proszę. Opłaciło się. Nie wiem, czy mi się to uda aż tak zbliżyć, ale opłaciło się. Trochę pomachaliśmy i zaskoczyło. Zobaczymy tu. Ten nie wykazał aktywności, więc tego nawet nie będziemy męczyć. Jedziemy dalej z łobuzami. Samiec, który jest już zarezerwowany. Piękny, żółciutki samiec. Bam. Osesek wlatuje jak złoto. Nie wiem, jak moja fryzura po tej całej fazie, ale teraz zabierzemy się za coś, czego nie znoszę. Niestety w naszej branży jest to konieczne. Czyli zajmiemy się tymi wężami, które potrzebują większej asysty przy karmieniu. Słuchajcie, mam ich tu kilka. W szczególności są to pytony krwiste. O proszę, którym rano sprzątałem, ale jeszcze potrafią kubkę zrobić. Więc sobie to sprzątniemy, żeby nie było. I zaczniemy je karmić z asystą. Przymusem, czy tam półprzymusem. Na początku musimy go dosyć dobrze unieruchomić. Później bierzemy oseska. Dociskamy trochę głębiej. Zamykamy i delikatnie go odkładamy, licząc na to, że nie puści. W międzyczasie zabieramy się za kolejnego, a tego będziemy obserwować. Ten trochę walczy. Chociaż początki miał całkiem niezłe. Bardzo fajnie, że się owinął. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek może nie był zbyt merytoryczny, może w ogóle to szydera w spód, tak jeszcze powiem tylko na sam koniec, że dzisiaj rano, jak wsiadałem w Bolta i patrzy na mnie gość, kierowca patrzy tak w lusterko, patrzy na mnie i mówi, co, do pracy, nie? A ja mówię, że nie, jadę karmić węże. Dziwną minę zrobił, nieważne, pozdrawiamy kierowcę z Bolta. Mniejsza z tym. Słuchajcie, może odcinek dzisiaj nie jest zbyt merytoryczny, nie jest nawet kadry z tego karmienia, może nie wyszły zbyt czołowo, chociaż postaram to się poskładać tak, żeby to miało ręce i nogi. Dorzucimy jeszcze jakąś wesołą muzę, także na spokojnie. Ale słuchajcie, wiem, no jednakże ciężko jest kogoś namówić do pomocy 1 stycznia. Naprawdę ciężko. Ale nieważne, bo wczoraj bardzo długo posiedzieliśmy z moim mega ziomem Marcin. Mistrzostwo świata stare, co wczoraj zrobiliśmy. Bardzo fajna impreza, bardzo fajna. W każdym razie wracając do meritum, bo się rozgaduję, a tego nie chcę, trochę fryzura nie taka. Czas nie taki. W każdym razie ten odcinek
moim zdaniem ma mega ważne przesłanie. Słuchajcie, to jest bardzo ważne i sobie to rozkminiłem w czasie karmienia. Nie jechałem z jakąś taką wizją, że przedstawię wam totalnie, wiecie, super odcinek z mega przesłaniem, po prostu bajka z morałem, ze średnioma górami, ze średnioma lasami. Nie tak, nie o to mi chodziło, ale wpadł mi do głowy taki po prostu taka podsumowująca sentencja dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie zwierzaki, jeżeli uwielbiacie swoje zwierzaki, pamiętajcie o tym, że dla nich nie ma świąt. Nie ma Sylwestra, nie ma wolnej niedzieli. Nie ma takich rzeczy. Jak trzeba posprzątać, trzeba nakarmić. Trzeba ich doglądnąć. Nie liczy się to, że teraz macie wakacje, randkę, czy chcecie sobie po prostu poleżeć przed telewizorem, pozamulać, wypić piwko na kaca, czy coś w ten sposób. Takich rzeczy nie ma. Tak naprawdę. Nie ma w tej branży, w żadnej branży związanej ze zwierzętami, nie ma takich sytuacji. Za to są sytuacje, które powinny was cieszyć. Wiecie co chodzi, bo to jest po prostu taka moja myśl. Tak jak mówię, pamiętajcie o tym, że jeżeli wejdziecie w to hobby, jakiekolwiek hobby związane z hodowlą, utrzymaniem zwierząt, to nie ma świąt. Czy jest to minus? Dla mnie nie. Skończyłem karmić, nagrałem dla was odcinek. Jadę do domu, przytulić się do mojej ukochanej, uściskać dwóch synów, oglądać jakiś film. Złożyć w międzyczasie film dla was. Tyle ode mnie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Trzymajcie się i widzimy się w środę. Hej!